Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie na kanale Camper Go. Dobry wieczór również. Jesteśmy w Hanowerze. Jak zawsze na starych śmieciach, rzeka Lajne. Dzisiaj nie mam ze mną Krzyśka, dzisiaj jest ze mną Zuzia. Rozbiliśmy obóz, zanęciliśmy. Dziś łapiemy na wędki, trzy wędki gruntowe. Typowo gruntowo chciałem powiedzieć, bo nie ma typowo wędek gruntowych, też gadam bzdury. Łapiemy z gruntu jak zawsze, trzy razy koszyk. I raz mamy na zestawie, mamy fasolkę ołowiu 40 gram. Po kolejnych trzech wędkach mamy koszyki zanętowe 80, 75 i 100 gram. Łapiemy na jedną wędkę feeder, jedną wędkę teleskopową typowo gruntową. Drugą mamy kurwa beznadziejną wędkę karpiową, którą testuję od 2 tygodni i podpadały z niej przelotki. Kupiłem dwie takie same. Drugą musiałem się zdemontować i wziąłem zapasową wędkę, bo byłem w 100% przekonany, że jakaś większa ryba przetrze żyłkę. Zasalne przelotki się podklejały. Przedstawiciel handlowy w sklepie wędkarskim zachwycał się tą wędką jak szczerbaty sucharami. Jak się okazało, jestem totalny niewypał, jestem strasznie zadowolony. Dopiero dzisiaj zauważyłem, teraz wieczorem, że podklejały się przelotki w pierwszym segmencie i w sumie ta szczytowa przelotka odpadła. I nie zdążyłem tego wymienić, bo dzisiaj bym to jeszcze zdążył oddać, a byłem tam w tym sklepie wędkarskim. No nic, trudno. Zanęta jak zwykle. Cztery puszki kukurydzy. Do tego mamy wrzuconą paczkę czego, Zuzia? Płatków owsianych. I co jeszcze teraz sypał do zanęty? Pelec. No i wsypałem 6-milimetrowego peletu halibutowego. Dzisiaj będziemy... Zuzia, bierze ci, proszę cię. Masz branie, podejdź sobie do wędki. Znaczy, fajnie, fajnie, bo nam się może uda nagrać branie. Zuzia miała branie właśnie. No, my tą prawą wędkę jej zapykało. Czekamy, może za chwilę znowu po ten podkręci. Zuzia lekko. O, już Zuzia, przygotuj się. Pomalutku, bo prawdopodobnie zaraz będziesz miała rybę. I my się przygotowujemy z Zuzią do kolacji. Jak to moja Zuzia? Jest znowu głodna. Będziemy robili kartofel krem. Z puszeczki oczywiście. I ten. No i usiądź, kochanie, jak ci pojedzie, to go chlaśniesz. No i co? Robimy sobie kolację. Przed chwilą mieliśmy kontrolę. Przyszedł pan kontroler. Porozmawiał z nami chwilę. Bardzo sympatyczny człowiek. Życzył nam wszystkiego dobrego, sprawdził moją kartę, sprawdził kartę Zuzi, sprawdził, czy jesteśmy zarejestrowani w systemie. Mają taką aplikację od Google i skanują kod kreskowy z karty. Znaczy nie z karty wędkarskiej, co czy jest opłacona składka. Mają taki system i na tym systemie co roku ta kartka jest innego koloru, jest kod kreskowy. Ten kod kreskowy jest podpisany pod każdego wędkarza, więc koleś sprawdza, czy karta jest aktywna, czy nie jest zablokowana i czy jest opłacona, no to oczywiście, bo to jest chyba raczej najważniejsze. No i tak to wygląda. No. Z kontrolami tutaj muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie mieliśmy ich bardzo dużo, wręcz bym rzekł bardzo, bardzo dużo. W zeszłym tygodniu byliśmy na takim małym elektrycznym jeziorkiem, jak go nazwałem, widzieliście to na poprzednich filmach. I tam tej kontroli nie było, ale tylko sądzę, że tylko i wyłącznie dlatego, że padał deszcz. No, a tutaj kontrola zawsze jest i nie ma opcji, żeby jej nie było. Z jednej strony to i dobrze, nie ma kłusowników. Dzisiaj chcielibyśmy złapać Zuzią. Co byśmy chcieli złapać, Zuzia? Co, głośno powiedz, co byś chciała złapać? Nie wiem. Zuzia by chciała złapać dwa motyle. Czy karpia? Łódź, karpia, chcielibyśmy złapać leszcza. W sumie to generalnie nie zależy nam na czymkolwiek, żebyśmy sobie złapali. Zuzia ma kolejne branie, pięknie jej pociągnęło za robaki. No i 90%, że może się uda te branie nagrać. Fajnie było. Jest, znowu pukło. Znowu pukło. Zuzia, pukło. Patrzymy na szczytówki. Już, Zuzika, już, pomału. Jeszcze raz jak puknie, to teraz. Do góry, hop. O, i Zuzia ma. Zuzia, przykręć hamulec, bo ci odjeżdża. Przykręć hamulec. No, Zuzia ma dużą płoć. Nie,
bardzo widać. Nie, Zuzia ma pierwszego. No. Pierwszy, no proszę, proszę. Dobra, dobra, dobra. Kręć, kręć, Zuzia, ty sama. Tu. Podkręć go tak lędźko niżej. No, do góry, pokaż widzom. Hop, do góry go. Okej. Okay. Chwyć go w rękę. Leć. Chwyć go. Teraz skieruję kamerę na ciebie. Tu przy wodzie blisko, żeby w razie czego jak się odczepił, to żeby do wody wpadł. Zuzia tutaj jest, pokaż się. Zuzia złapała rybę, pokaż rybę. Właśnie złapała leszcza, widzieliście branie. Kamera zarejestrowała branie. No, zaraz go odczepię, Zuzi. I Zuzia go chwyci i go wypuści. Bo my wypuszczamy ryby. Muszę jej pomóc, bo to jest troszeczkę czasu. Nie bój się, Zuzia. Nie bój się. No. Weź sobie rękawiczkę, jak chcesz. Ta to serdecznie była. Ta czy tata ci ma go wypuścić? Mówisz, to tata wypuści. Dobra, ja ci go wypuszczę. Zawsze musisz rękę namoczyć, żeby była mokra. Żeby jak najmniej ryba ucierpiała. Mhm. Żeby ją też nie bolało. Hop! Tarko. I rybka wypuszczona, wróciła do wody. Podaj robaczki. Zostają, stoisz po nich. Tak. Zuzia ma bardzo nietypowy zestaw dzisiaj zmontowany, bo dzisiaj Zuzia łapie. Ale rybaki z papierem. Zuzia łapie dzisiaj na fasolkę ołowiu na zestawie helikopterowym. No proszę, Zuzia na razie wygrywa, złapała drugą rybę. Jak o utacy na razie nic. Aczkolwiek to dlatego, że też nie przygotowałem sobie jeszcze dokładnie zestawów, bo najpierw rozmontowałem obozowisko. Potem robiłem Zuzi wędkę, potem robiłem swoją wędkę, potem przerabiałem te zasrane wędki, które były popsute. I nie udało mi się tak naprawdę nic porządnie zmajstrować. No widzę, że ryby żerują. Przy brzegu mi się rozsypało bardzo dużo zanęty. Trochę mi się rozsypało też kukurydzy. I widzę, że bardzo ładnie, pięknie i bardzo pięknie żerują ryby w łowisku. I no i jest okej, nie? Przygotowałem Zuzi kolację i ten, zaraz jej ten dam, tylko nie wiem gdzie łyżki schowałem, miałem je w ręce, potem w kieszeni i no ale to nic, będziemy sobie radzić, będziemy sobie zaraz szukać. Chcielibyśmy dzisiaj nagrać taki dłuższy materiał, ale czy nam pogoda nam na to pozwoli? Ale czy będziemy mieli jakieś takie brania, które będą godne tego, żeby nagrać? Mi się wydaje, że tak, bo tutaj zawsze jest jakaś ryba, jak nie w ciągu dnia, to w nocy. Jest to albo duża płoć, albo duży leszcz. No nic, zjemy coś i wracamy do was za chwilkę.